Angielski z przyszłością. Rozmowy Helen Doron English. Zaprasza Grzegorz Grabiec. Dzisiaj moją gościnią jest Ewa Więckowska, lektorka, menadżer Centrum Egzaminacyjnego Cambridge, egzaminator Cambridge, i Ewa pracuje w Lublinie, w lubelskiej szkole Helen Doron English. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło. Opowiedz pokrótce, skąd się wziąłeś w Helen Doron, jak to się stało w ogóle? Moja przygoda z Helen Doron zaczęła się 13 lat temu. To był właściwie eksperyment, ponieważ aplikowałam zaraz po studiach, po skończeniu anglistyki na lubelskim uniwersytecie. I cóż, strzał w dziesiątkę to był. Zaczęłam pracę tutaj właśnie w Centrum Helen Doron w Lublinie. Zaczęłam jako nauczyciel małych dzieci. No a teraz moje dzieciaki urosły i uczę te same grupy, czyli te same dzieciaki, ale te 12-13 lat później. Zatem jestem nauczycielem teensów. Czyli nastolatków. Nastolatków. I zamierzam kontynuować swoją pracę, bo tak jak powiedziałam, to było to. Grzegorz Grabiec. Przedsiębiorca z 30-letnim stażem. Marketer. Zarządza zachodnią częścią Polski w Helen Doron English od 2000 roku. Bloger, podcaster, podróżnik, były kolarz. Ale tutaj głównie zajmujesz się prowadzeniem egzaminów Cambridge na terenie Lubelszczyzny i okolicy. Tak, to prawda, to więc prawda. To jest twoje główne zajęcie? Tak, poza tym, że uczę, czyli jestem nauczycielem czynnym, to parę lat temu, dokładnie w roku 2015, zaczęła się moja kolejna przygoda związana z egzaminami Cambridge. Wtedy nasza pani dyrektor przeprowadziła szkolenie na egzaminatorów Cambridge, które zrobiłam. No i zaczęłam bawić się w egzaminy, czyli przygotowuję, egzaminuję, ale również od tej strony organizacyjnej je przygotowuję. A co to jest w ogóle ten Cambridge? Przede wszystkim jest to miejsce, które miałam okazję odwiedzić na samym początku swojej zabawy z egzaminami. Miasteczko w Anglii oczywiście, bardzo znany uniwersytet, który właściwie tworzy Cambridge English Qualifications, bo tak to się nazywa, już ponad 100 lat, bo zaczęło się to w roku 1913, także bardzo, bardzo dawno temu. No i są to egzaminy, które są rozpoznawalne na caluteńkim świecie. Są to kwalifikacje językowe, które jeśli ktoś zda, dostaje certyfikat. No i ten certyfikat jest uznawany przez bardzo dużą liczbę instytucji, bo jest aż 25 tysięcy miejsc. Czy znasz historię, jak to się w ogóle zaczęło? Kto na to wpadł i dlaczego? I skąd taki pomysł? W ogóle byli to profesorowie, którzy pracowali wtedy na uniwersytecie. Doszli do wniosku, że fajnie byłoby, aby uczniowie udowadniali to, co potrafią. Bo jednak taki namacalny dowód w postaci dyplomu, w postaci certyfikatu pokazuje, co potrafimy, pokazuje, co umiemy. I wtedy oczywiście bardzo się to działo wszystko tak nieoficjalnie, nieformalnie, ale z czasem okazało się, że te dyplomy są potrzebne. Lubimy się chwalić tym, co potrafimy. No i tak to poszło. Do dziś certyfikaty są uznawane przez bardzo wiele miejsc, w Polsce również. No dobrze, a dla kogo są te egzaminy? Kto może zdawać? Właściwie dla wszystkich. Jedyna granica wiekowa to jest ta najniższa, mianowicie od 6 lat, czyli już 6-latki. To znaczy, że dorośli również? Pewnie, oczywiście to jest egzamin dla szkół, ale również dla dorosłych. Okej, no i teraz taki 6-latek zdaje. Jak wygląda taki egzamin dla 6-latka? Właśnie najfajniejsze jest to, że on nie wygląda jak egzamin. Wprawdzie ma on formę papierową, ale jest bardzo, bardzo kolorowy. Jest oparty na zabawie. Tak więc taki 6-7-latek w ogóle nie ma wrażenia, że podchodzi do jakiegokolwiek egzaminu. I to, co jest najfajniejsze, to to, że dla tych najmłodszych nie ma egzaminu oblanego. Wszyscy zwyciężają, wszyscy wygrywają, czyli każdy taki egzamin zdaje, zatem to pozytywne wzmocnienie działa bardzo, bardzo motywująco i te małe dzieciaki bardzo chcą kontynuować, a więc przechodzić na coraz wyższe poziomy językowe. A później starsze grupy? Starsze grupy to jest kolejna ścieżka rozwoju, dlatego że dla nastolatków, a później dla dorosłych, te egzaminy dają nam dodatkowe punkty na świadectwie, umożliwiają nam wymiany międzynarodowe, umożliwiają nam swobodne wyjazdy zagraniczne, a także poszukiwanie wymarzonej pracy. Okej, czy to w takim razie taki egzamin dla 6-latka, 10-latka czy 12-latka, to on się czymś różni? Tak, różni się formułą, różni się formatem, no i również różni się sposobem przygotowania. Podczas gdy dla tych najmłodszych kandydatów nasze zajęcia przygotowujące polegają na zabawie, polegają na takim podejściu do egzaminu luźnym, jednak w pełni metodycznym,
Tak, dla starszych uczniów skupiamy się już na rozwoju typowo egzaminacyjnym, czyli skupiamy się na słownictwie, skupiamy się na gramatyce, skupiamy się na umiejętnościach komunikacyjnych. Co więcej, organizujemy próbne egzaminy, tak? Czyli symulujemy prawdziwy egzamin. Zatem uczniowie przychodzą i rzeczywiście zdają taki egzamin w formie dokładnie takiej, jakby to wyglądało na prawdziwym egzaminie i na podstawie wyników rekomendujemy do egzaminu prawdziwego. Zatem nie są niczym zaskoczeni. Ile osób jest na takim egzaminie? Ile osób naraz może przystępować? Wszystko zależy od możliwości lokalowych. Mamy bardzo restrykcyjnie ograniczone terytorium, mianowicie są pewne zasady, którymi musimy się kierować i są to zasady określone odgórnie przez Cambridge. Mam na myśli na przykład rozmieszczenie stolików, odległości między stolikami. Zatem jeżeli mamy do dyspozycji bardzo, bardzo dużą salę, wtedy tych stolików, tych miejsc jest więcej. Generalnie możemy zorganizować egzamin dla minimum 4 kandydatów. Natomiast liczby maksymalnej nie ma. No, tyle osób, ile się akurat zmieści w sali, tak? A jeżeli chodzi o wielkość sesji, to również jest to nieograniczone. Dziękuję bardzo. Dzisiaj moją gościnią jest Ewa Więckowska z Lublina. Za chwilkę już wracamy do naszej rozmowy. Subskrybuj nasze kanały na YouTubie, Facebooku i Instagramie. Zapisz swoje dziecko na stronie helendoron.pl. Dzięki Helen Doron English twoje dziecko zyskuje szansę na lepszą przyszłość. To jest Angielski z przyszłością, rozmowy Helen Doron English. Moją gościnią jest Ewa Więckowska, egzaminatorka Cambridge z Lublina i rozmawiamy o egzaminach Cambridge. Ile trwa taki egzamin? Jak długo? Długość egzaminu zależy od poziomu. Te najmłodsze egzaminy dla tych najmłodszych dzieci są krótkie. Dla takiego 6-latka, 7-latka całość to niespełna godzinę trwa. Im wyższy poziom, tym egzamin jest dłuższy. Czy to jest godzina od wejścia do wejścia, czy sam egzamin tyle trwa? Dokładnie rzecz biorąc, 20 minut trwa część na czytanie, 20 minut trwa część na słuchanie i później egzamin ustny, który trwa do 7 minut. Czyli w sumie jest to godzina, ale oczywiście z przerwami. Okej, a w tych starszych grupach? Starsze grupy oczywiście muszą zmierzyć się z dłuższym egzaminem i na przykład KIFO Schools trwa 3 godziny w sumie, tak? Preliminary for Schools. Dla jakich wieku, dla jakiego wieku dzieci to jest? KIFO Schools to jest 6-7 klasa podstawówki. Preliminary for Schools, 8 klasa podstawówki. Później przechodzimy do B2 First for Schools, czyli stara nazwa FC. To jest najczęściej początek szkoły średniej i tutaj egzamin trwa około 4 godzin. Także im wyższy poziom, tym egzamin jest dłuższy. Nie jest to za długo czy męczące dla dzieci? 4 godziny egzamin to wyzwanie. Tak, to jest wyzwanie. Można to zorganizować w bardzo różny sposób. Często zdarza się tak, że osobno organizujemy części pisemne, a osobno ustne. Wszystko zależy od preferencji uczniów, ale biorąc pod uwagę, że niektórzy uczniowie dojeżdżają na egzamin, zdecydowanie częściej wolą przyjechać raz, szczególnie, że zdają w atmosferze znanej im, przyjemnej, przyjaznej, zdają z kolegami, koleżankami, więc dla nich to jest w pewnym sensie również wydarzenie towarzyskie. Ile trwa przygotowanie do egzaminu? No bo sam egzamin trwa od godziny do 4, w zależności od wieku ucznia, natomiast trzeba się też do tego przygotować. Więc ile należy przeznaczyć czasu na przygotowanie się do takiego egzaminu? Wszystko zależy oczywiście od poziomu egzaminu. Jeżeli chodzi o te młodsze egzaminy, udaje nam się przygotować naszych kandydatów w ciągu jednego roku szkolnego. Zatem zaczynamy przygotowania już od początku września, kończymy wiosną. Najczęściej w maju, ponieważ u nas w centrum te sesje organizujemy właśnie w maju. Zatem jedna godzina w tygodniu wystarczy. Jest to pełna godzina zegarowa, taka typowa lekcja, nazwijmy to. Natomiast wiąże się to również z pracą w domu, czyli dbamy o to, aby uczniowie nie tylko przygotowywali się przez jedną godzinę w tygodniu, ale również pracowali w domu. Poza tym, że muszą słuchać nagrań naszych helendoronowych, dodatkowo wykonują pracę domową, a my w naszym centrum również stosujemy taką platformę, na której ćwiczą słownictwo, codziennie wykonują sesje. Zatem tak naprawdę przygotowują się rok i my wtedy po tym roku możemy określić, czy dany uczeń wypracował to, co jest konieczne, aby podejść do egzaminu na danym poziomie. Rozmawiamy z rodzicami i decydujemy, czy to jest ten moment. Jeżeli jest za wcześnie, to nic straconego, możemy na podobnym poziomie popracować kolejny rok albo pół roku, jeżeli to wystarczy. Zatem nie stawiamy na ilość, ale na jakość. Ten przygotowanie roczne nie ma znaczenia, czy to są 6-latki, czy 15-latki, czy wiek ucznia ma znaczenie?
Generalnie do poziomu preliminary for schools, czyli właściwie można powiedzieć do końca szkoły podstawowej, wystarcza nam rok, aby przygotować do tych poziomów. Troszeczkę trudniej zaczyna się w przypadku B2 First for Schools. Tutaj do tego poziomu zazwyczaj przygotowujemy 2 lata, aczkolwiek mamy wiele przykładów, że wśród tych bardziej wybitnych i zdolnych uczniów rok wystarcza. Zatem po roku też można podejść do takiego egzaminu, ale aby mieć pewność, że dany uczeń jest naprawdę dobrze przygotowany i pójdzie swobodnie na dany egzamin, proponujemy 2 lata przygotowania do tego egzaminu. Dziękuję bardzo. Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. To jest Angielski z przyszłością, rozmowy Calendar on English, a teraz posłuchajmy, jak język angielski zmienia życie. O szczegółach Natalia, nasza uczennica z Kielc. Myślę, że się dużo zmieniło, po prostu otworzyły mi się nowe drogi w życiu. Poznałam też nowe osoby przez internet i też na obozach językowych, na których jeździłam, jak byłam młodsza. Przez to też mogę po prostu wiedzieć więcej i jest łatwiej mi w życiu przez angielski. Przez to, że po prostu więcej wiem, mogę więcej zobaczyć i chyba mi się wydaje, że to się bardziej odnosi do internetu. Według mnie jest więcej po prostu rzeczy po angielsku na internecie niż po polsku i jest mi po prostu łatwiej się tam poruszać. Szkoły Calendar on English w tej Polsce uczą angielskiego i dzieci i młodzież. Dzisiaj moją gościnią jest Ewa Więckowska z Kielc, menadżer centrum i egzaminator Cambridge. Rozmawiamy o egzaminach Cambridge. Jak zazwyczaj w praktyce to wygląda? Czy dzieci zdają po kolei wszystkie egzaminy? Czy na przykład czy jest jakiś obowiązek takiego przechodzenia przez wszystkie te etapy? Czy jak to wygląda? Obowiązku nie ma. My bardzo staramy się podchodzić do naszych dzieciaków indywidualnie. Aczkolwiek muszę przyznać, że rzeczywiście ci uczniowie, którzy rozpoczęli od tego najniższego poziomu, a więc Young Learners English Starters dla 6-7-latków, rzeczywiście te początkowe sukcesy powodują u nich taką chęć kontynuacji, że rzeczywiście najczęściej jest tak, że przechodzą następnie do movers, do flyers i tak dalej, i tak dalej. Zdawalność jest fantastyczna. W ogóle w Polsce, aby podać jakąś liczbę, to jest około 1000 dzieciaków, które rocznie podchodzą do tych egzaminów i zdawalność jest grubo ponad 90%. To jest ilość dzieci, które zdają dzięki szkołom Calendaron. Tak jest, tak. Oczywiście cały czas mówię o centrach Calendaron. Tak, to jest około 1000 dzieciaków, co nas bardzo cieszy. No i mam ambicje, aby było ich coraz więcej. A czy wiesz może ile w skali świata? Czy Cambridge podaje takie dane? Ile w skali świata dzieci zdaje egzaminy rok w rok? Najświeższe dane mówią, że ponad 5,5 miliona ludzi przystępuje do egzaminów każdego roku. Także naprawdę ta liczba robi wrażenie. Nie wiem, jak oni to ogarniają organizacyjnie, ale pewnie jakąś mają metodę, skoro od 100 lat to organizują. To prawda, szczególnie, że to jest po 30 krajów. To jest naprawdę dużo. To jest niesamowita frajda, powiem wam, pracować z dzieciakami na różnych poziomach, bo z jednej strony uczymy je, tak, metodami Calendaron i to jest super, a z drugiej strony, przygotowując do egzaminów, kiedy mamy wymierne wyniki i te dzieciaki z taką chęcią przychodzą i chcą więcej i więcej i więcej, a przede wszystkim robią to dla siebie, to daje takiego pozytywnego kopa dla nas, nauczycieli, żeby naprawdę przygotować je dobrze. Co więcej, kiedy ta relacja jest z dzieciakiem nawiązana, kiedy dzieciaki chcą same dla siebie i przychodzą tu z wielkim uśmiechem na twarzy i nawet jeżeli zdarzy się jakiś gorszy wynik czasem na jakimś egzaminie próbnym, to w ogóle ich to nie podłamuje, tylko jeszcze bardziej motywuje, to szczerze mówiąc, to jest najfajniejsze w tym wszystkim, a później, kiedy świętujemy i mamy wielką galę i pijemy szampana, jemy tort i robimy zdjęcia, i jesteśmy tacy dumni, to powoduje, że ta praca ma sens, ma bardzo dużo sensu. Jesteś również lektorką i to jest fajniejszą pracą, praca z dziećmi, nauczanie czy prowadzenia tych biurokracji związanej z egzaminami Cambridge? Bardzo trudne pytanie, bo obie rzeczy są świetne. Zaczęłam jako lektor, więc bycie lektorem na zawsze będzie na pierwszym miejscu. Przede wszystkim dlatego, że to jest relacja z żywym człowiekiem, tak? Najpierw małym, a teraz już prawie dorosłym. Więc tak, bycie lektorem na pewno na pierwszym miejscu zawsze. Natomiast ja jestem bardzo otwarta. I z jednej strony rzeczywiście Cambridge to dużo biurokracji, bo i zamawianie materiałów, i pakowanie, i segregowanie wszystkiego, więc naprawdę dużo tego jest, ale to jest wszystko w tle. Tak naprawdę na pierwszym miejscu zawsze są dzieciaki. Mówię dzieciaki, choć to są już prawie dorosłe osoby, ale dla mnie to są dzieciaki, które najczęściej traktuję jako moje własne dzieci, bo tak jak powiedziałam na początku, pracuję z nimi całą moją calendaronową karierę i kiedy widzę się z nimi tydzień w tydzień, to traktuję je bardzo osobiście. I po prostu zwyczajnie za nimi tęsknię, kiedy mamy dłuższy okres przerwy, nie widzimy się, a uczestniczyć w tych ich sukcesach to jest dla mnie zaszczyt i wielki przywilej. Także chyba nie odpowiem na twoje pytanie jednoznacznie, bo obie te czynności sprawiają mi wielką frajdę i zamierzam to robić dalej.
Jakich masz uczniów, których uczysz najdłużej? Dokładnie tyle, ile pracuję. Czyli 13 lat. Mam przykłady uczniów, którzy mają lat 14, 14 i pół dokładnie, czyli zaczynali ze mną, kiedy byli maluszkami, mieli niespełna 2 latka i cały czas są ze mną i są w pełni dwujęzyczni, czyli zaczynaliśmy na dywanie, a teraz są już prawie dorosłymi ludźmi. Muszę jeszcze dodać, że to są relacje nie tylko z dzieciakami, ale z rodzicami. Bardzo dobrze się znamy i powiem szczerze, że nie znam chyba takiej pracy innej, w której takie relacje mogą się nawiązać. No bo to jednak jest ponad 10 lat, to kawał czasu. Tak jest. Jakie masz obserwacje na przykład w życiowych drogach tych wszystkich uczniów, których uczysz i znasz tak długo, jak i zmieniło się ich życie w kontekście oczywiście języka angielskiego? W jaki sposób się rozwinęli albo poszerzają swoją wiedzę, umiejętności wykorzystując angielski? Czy masz taką obserwację? Jasne, że mam. Widzę się z nimi co tydzień, także oni bardzo chętnie przychodzą i dzielą się swoimi doświadczeniami poza Helen Doron. Na pewno nasze spotkania przekładają się na ich sukcesy w szkole. Bardzo dużo kursów, wiele olimpiad wszelakiego rodzaju, w których oni po prostu chcą sami z siebie brać udział. Przychodzą do mnie wielokrotnie z prośbą o wsparcie, o przekazanie dodatkowych materiałów, o sprawdzenie czegoś, o polecenie czegoś. Zatem szkoła na pierwszym miejscu oczywiście. Poza tym wiele inicjatyw pozaszkolnych. Mianowicie moi uczniowie z wielką chęcią wyjeżdżają na obozy międzynarodowe za granicą, gdzie mają możliwość poćwiczyć żywy język. Zatem przyjeżdżają pełni radości i z wielką chęcią dzielą się tym, czego się nauczyli. Wielokrotnie dostaję pocztówki w wakacje właśnie z zagranicy, napisane po angielsku, kiedy dzieciaki z jednej strony pamiętają o mnie, a z drugiej strony chcą się pochwalić, że są gdzieś za granicą, gdzie mogą szlifować swój język, więc ja też czuję dumę ogromną, rozpierającą, że gdzieś tam trochę też mojej pomocy w tym było. No a poza tym my wiele tutaj robimy rzeczy poza lekcyjnych, bo nagrywamy różne rzeczy, wspólnie wychodzimy, wspólnie świętujemy, integrujemy się na koniec roku. No chyba nie muszę mówić, że kiedy kończę zajęcia, chcę zamknąć salę, moi uczniowie stoją w czapkach, w kurtkach i wcale nie śpieszno im do domu. Także to są też również wielkie, wielkie przyjaźnie. Także jest to radosna i satysfakcjonująca praca, z pewnością obserwacja rozwoju tych wszystkich dzieci w czasie. Absolutnie tak, absolutnie tak. Ja się sama wiele uczę od nich. Przez tyle lat bardzo wielu rzeczy mnie nauczyli, co bardzo cenię. Wiadomo, że zawsze można od kogoś drugiego też się dużo nauczyć i od dzieci również wiele rzeczy. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moją gościnią była Ewa Więckowska, lektorka i menadżerka Centrum Egzaminacyjnego Cambridge z Lublina. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, było mi bardzo miło. Do usłyszenia, do zobaczenia, a w tej chwili zapraszam do wysłuchania piosenki.
change. Happy kids, happy world. You and me, let's make a change. Happy kids, happy world. You and me, let's make a change. Happy kids, happy world. You and me, let's make a change.